Dzień dobry Państwu. Kolejne pytanie, jakie mi zadano, to jak należy patrzeć na słynne ostatnio palenie Judasza albo palenie Judaszki. Jak na to się zapatrujemy i co to dla nas znaczy? Generalnie nie wiem, dlaczego w tym roku stało się to takie popularne i głośne. Prawdopodobnie związane jest to z generalną atmosferą w kraju, bo innego uzasadnienia nie ma. Co to w ogóle jest? Judasz, Judaszka zawsze, od zawsze była palona, niszczona na przedwiośniu w Polsce. I to jest coś, co od dawna jest znane jako Juda, słowiańskie imię demona żeńskiego, pochodzące od słów judzić, podjudzać, albo odwrotnie, judzić, podjudzać pochodzi od imienia tego demona imieniem Juda. Stąd palenie Judaszki. Na przykład w moim terenie, z którego ja się wywodzę, z tak zwanego Ciabarykowa, to tam było Marzanna była palona. Marzanna od słowa Mary, śmierć, po prostu przedwiośnie. To był taki moment, kiedy wycinało życie wszystkich ludzi, którzy byli słabsi i chorowali oni i zarażali czasami zdrowych. Mój pradziadek w wieku 40 lat zmarł na gorączkę. Gdyby istniał paracetamol w tamtym czasie albo by był dostępny, to by prawdopodobnie przeżył to albo istniałby ibuprom. Ale w tamtym czasie nie istniał, był to chłop na schwał. Bardzo silny, bardzo aktywnie pracujący na polu. I co? I powaliła go zwykłe przeziębienie, powaliło go zwykła grypa. Więc to się działo na przedwiośniu bardzo często. I stąd, jeżeli mijała ta sytuacja z przedwiośniem, to ludzie z radości, żeby pozbyć się tego, palili Judę, palili właśnie Judę, czyli demona płci żeńskiej, spuszczali z kanalizacją, spuszczali z rzekami, palili jak nie byli w okolicach rzek, zrzucali z najwyższego miejsca. Jeżeli jakaś świątynia pogańska miała coś w rodzaju wieży, to wtedy zrzucali z tej wieży i palili albo latarnie, cokolwiek. Więc generalnie znamy ten zwyczaj i ten Juda uosabiał złośliwe zimowe wichury oraz huragany. Pozbywano się go w okolicach 25 marca. No i stała się rzecz straszna, ponieważ w czasie jak schrystianizowano nasze tereny słowiańskie, przyniesiono tu Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie, kilku grubszych cwaniaków stwierdziło, że nie będzie się kopać z koniem i postanowili pomalować na chrześcijańsko tą demoniczną postać, Judę czy Marzannę. I pomyślano bardzo głupio, jakby go tu powiązać i wymyślono, że to jest Judasz i że tego Judasza będzie się paliło. Pomalowali Judę na chrześcijańsko, zrobili z niej Judasza. Dlatego mamy dzisiaj palenie Judasza, palenie Judoszki, czy tak jak w Skoczowie, chodzenie z Judoszem. To jest generalnie związane z tym demonem Juda. Nie ma to nic wspólnego z Judaszem, którego znamy z Biblii. To islam wymyślił, że Judasz zamiast Pana Jezusa był ukrzyżowany, że po prostu dokonano podmiany i że to Judasz za karę, za zdradę został ukrzyżowany w miejsce Pana Jezusa. Jest to kompletna, bluźniercza nauka i być może nie jest to dziwne, że te zwyczaje są rozpropagowane na terytoriach dawnej Rzeczpospolitej, które były regularnie najeżdżane, czy to przez islamskie, tureckie hordy, czy innego rodzaju oddziały najezdnicze. Po prostu to jest pomysł z piekła rodem, czyli związany z islamem, że rzekomo Judaszowi
należy wykonać jakiś sąd nad Judaszem. Nie, nie było żadnego sądu nad Judaszem. On sam się osądził. Ewangelista Łukasz mówi wyraźnie, że Judasz sam się powiesił i spadł, pęknąwszy na dwoje. Nikt się nad nim nie znęcał. To nie jest, nie ma w ogóle żadnego powiązania z chrześcijaństwem ten obyczaj. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, 16 werset, o tym między innymi mówi apostoł Mateusz, też o tym pisze i prorok Łukasz też o tym pisze. Najpierw z proroka Łukasza, czyli Dzieje apostolskie, rozdział pierwszy, od 16 do 19 wersetu. Mężowie bracia, musiało się wypełnić pismo, w którym Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida o Judaszu, który stał się przywódcą tych, co pojmali Jezusa, bo został on zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. On to za otrzymaną zapłatę za nieprawość nabył pole, a upadłszy pękł na dwoje i wypłynęły wszystkie wnętrzności jego. I stało się to wiadome wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, także nazwano owo pole w ich własnym języku Akeldama, to jest pole krwi. I też mamy Mateusza relację, 27 rozdział Ewangelii Mateusza. Od 3 do 8 wersetu. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. A arcykapłani wzięli srebrniki i rzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca, gdyż jest to zapłata za krew. Po naradzie więc nabyli za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego owo pole nazywa się do dnia dzisiejszego polem krwi. Jak widzimy, Judasz nie był przez nikogo niepokojony. Sam oddał pieniądze, sam poszedł się z sobą rozliczyć. I nie ma tutaj żadnego miejsca do sądu nad Judaszem, w sensie ludzkiego znęcania się nad nim. Przefarbowany na chrześcijańsko Judasz może być dla ciebie lekcją, bo być może ty jesteś przefarbowanym na chrześcijańsko jakimś poganinem. Tak jak ten demon Juda, dalej jesteś demonem, dalej jesteś Judaszką pod pozorem chrześcijaństwa, tylko się ubierasz w chrześcijańskie szaty, udajesz chrześcijanina, może nawet chodzisz na chrześcijańskie spotkania. Ale jeśli nie jesteś narodzony na nowo, jeśli nie masz pewności, że gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba, to idziesz do piekła. Jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, jeśli nie jesteś pewien tego, że masz życie wieczne, to nie masz życia wiecznego. Masz wieczną śmierć przed sobą, a nie wieczne życie. I jest to bardzo poważna kwestia. Nie wystarczy to, że ciebie, czyli na przykład może masz na imię Krzysztof, ładne imię chrześcijańskie, prawda? Od chrześcijanin, Christopher, Krzysztof. To nie znaczy, że jesteś chrześcijaninem. Jeśli mieszkasz w garażu, nie od razu jesteś samochodem. Jeśli po prostu ktoś cię przemalował na chrześcijańsko w niemowlęctwie cię poddając jakiemuś obrzędowi lub też w jakiś inny sposób się dostałeś w kręgi, gdzie ktoś wbrew temu, kim jesteś naprawdę, nazywa cię chrześcijańskim imieniem, to nic to nie zmienia. Jesteś dalej na drodze do piekła. Bóg nie ma wnuków. To, że urodziłeś się w chrześcijańskiej rodzinie, nie robi z ciebie chrześcijanina. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To, że Judasza będziemy tytułować Judaszem demona Judę, to nie zmienia faktu, że to jest dalej ten demoniczny demon. Tak samo z człowiekiem nienarodzonym na nowo. Jeśli
On nie przeżył na nowo narodzenia. Jeśli nie pokutował i w pokucie nie przyszedł do Boga po zbawienie, to jest na drodze do piekła. Co znaczy pokuta? To znaczy zrozumieć, że Bóg jest święty, a ty nie jesteś święty. Że zasługujesz na wieczny gniew Boży. Zasłużyłeś na wieczne potępienie w jeziorze ognia za to, co uczyniłeś. A uczyniłeś wiele. Złamałeś każde z swoich własnych postanowień. Nie ma nawet na ziemi człowieka, który by chociaż swoje własne reguły przestrzegał. I to już cię potępia. A co dopiero, jeśli złamałeś prawo Boże, jeśli złamałeś Boże wymagania wobec ciebie. To jest przede wszystkim twoja odpowiedzialność przed Bogiem. Nie uciekniesz przed nią, jeśli nie pojednasz się z Bogiem. Uwierz Pana Jezusa, a Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie grzechy wszystkich wierzących Mu ludzi. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa, to wtedy Jego doskonała ofiara na krzyżu zostanie Tobie przypisana. Nie bądź tak jak ten Judasz, który jest w rzeczywistości przemalowanym Judą, czyli starosłowiańskim demonem, którego, jak widzisz, jakiekolwiek takie przemalowania pociągają za sobą katastrofalne konsekwencje. Teraz jest zadyma związana z tym obyczajem. Gdyby nie przemalowano na Judasza tego Judy, to ta tradycja byłaby potępiona i już nikt by jej nie pamiętał. Teraz ten demoniczny charakter jest związany z tym, że posądza się tych, którzy w tym uczestniczą, o bardzo złe intencje i bardzo złe rzeczy. Część z tych ludzi być może wzięła po prostu udział w głupiej rozrywce i nie ma nic z tym wspólnego. Jeśli ty chrześcijaństwo traktujesz jak głupią rozrywkę, to czym prędzej przestań. Albo uwierz Pana Jezusa i zostań Jego uczniem. Uwierz Pana Jezusa, ciesz się radością zbawienia, bo już dziś możesz być pewny, że po śmierci pójdziesz do nieba. Albo jeśli cię to nie kręci, to daj sobie spokój. Nie bądź przemalowanym demonem Judą, który udaje Judasza. Dziękuję Państwu za uwagę. Czytajcie Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Jeśli masz pytania, możesz do mnie wysłać SMS-a 739089088. Jeśli chcesz Nowy Testament, także pod tym numerem możesz wysłać mi prośbę. Jeśli będę miał, to chętnie się podzielę. Z Bogiem.